Cześć wszystkim, witam serdecznie. Nazywam się Michał Pękała i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić wykład na temat tego, w jaki sposób podejść do wykorzystania wizerunku w grze komputerowej. Przy czym nie będziemy mówić dzisiaj o tym, o rozumieniu takiego wizerunku w kontekście takim bardziej pejoratywnym, czyli to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, co ludzie o nas myślą lub w jaki sposób nasz wizerunek może wpływać na naszą markę jako konkretnej osoby, tylko powiemy sobie takim stricte, bardziej takim ujęciu prawnym, mianowicie tego, w jaki sposób w ogóle te takie fizyczne cechy człowieka, czyli kształt głowy, jego charakterystykę związaną z budową twarzy, można wykorzystać w grze komputerowej, ale nie tylko w grze komputerowej. Teraz kilka słów o mnie. Jak już powiedziałem, nazywam się Michał Pękała, jestem prawnikiem, graczem, szczęśliwym mężem. Aktualnie kieruję działem gaming w kancelarii Maruta Wachta, gdzie wraz ze swoim zespołem doradzamy deweloperom, wydawcom, inwestorom i wszelkiego rodzaju podmiotom z branży game devowej. W swojej praktyce która zaczęła się ponad 6 lat temu, miałem okazję, przyjemność doradzać ponad 40 spółkom z Polski i zagranicy, małym, dużym i bardzo dużym. Także ten przegląd jest bardzo ciekawy i możecie mi wierzyć, że wyzwania, które stoją przed dużymi spółkami, wcale nie są większe od tych, z którymi mierzą się ci najmniejsi. To tyle o mnie, zaczynamy. Żeby zacząć, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest ten wspomniany wizerunek. Przez wizerunek osoba, która nie jest prawnikiem, pomyśli, że chodzi tak naprawdę o wygląd. I ma rację. To jest podstawowa jakby cecha wizerunku, którą potwierdził polski Sąd Najwyższy, ale również sądy tak naprawdę z większości krajów na świecie, że jakby tą podstawową warstwą tego, o czym mówimy w zakresie wizerunku danej osoby, to jest to, jak ta osoba wygląda. Czyli to, w jaki sposób taką osobę zobaczymy, jeżeli spotkamy ją na ulicy, to, w jaki sposób ta osoba wygląda w telewizji, to, w jaki sposób została utrwalona na zdjęciu. I to jest ta jedna warstwa. Ale ta warstwa ciekawsza jest związana z tym, jakie elementy towarzyszą takiej konkretnej osobie w sytuacji, w której zajmuje się ona jakąś działalnością zawodową, w której ma znaczenie jej wizerunek. I tutaj oczywiście taką podstawową grupą osób będą aktorzy. To są osoby, które wcielają się w jakieś role, czy to fikcyjne, czy prawdziwe, są charakteryzowani i tutaj razem odgrywają wspólnie za pomocą swoich własnych cech fizycznych oraz charakteryzacji, wcielają się w tak zwaną rolę. I w tym zakresie na wizerunek składa się już nie tylko jakby ten wygląd fizyczny danej osoby, taki, który ma na co dzień, ale również ta charakteryzacja związana z rolą. Ale poza aktorami mamy również wszelkiego rodzaju grupy osób, które są z różnych powodów znane. I takimi osobami będą oczywiście politycy, sportowcy, piosenkarze, wszelkiego rodzaju celebryci, którzy pokazują swoją twarz, mają swój określony imidż i będzie to w takiej sytuacji imidż na przykład byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, która słynęła z tego, że miała takie bardzo fajne kapelusze, często ubierała się na niebiesko i miała takie haftki, które tutaj wychodziły z kołnierzyka. To jest znak rozpoznawczy tej osoby. Innym znakiem rozpoznawczym będzie towarzyszące cechy ubioru praktycznie wszystkim prezydentom Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo dobrze skrojony garnitur i w klapie doczepiona wpinka z flagą Stanów Zjednoczonych. Będą to również takie cechy, jakie wybierają sobie muzycy, piosenkarze, którzy grają w różnego rodzaju zespołach, na przykład zespół Behemoth, który zawsze na koncertach, na albumach występuje jako ucharakteryzowani z białymi twarzami, z jerokezami i ze skórami. To jest coś, co ich zawsze stanowi ich znak rozpoznawczy i w tym kontekście to również jest ich wizerunek. W tym przypadku ten wizerunek Nergala będzie inny, osobny w sytuacji, w której mamy do czynienia z Nergalem, który jest w miejscu prywatnym, kiedy go spotkamy na ulicy, a inny, kiedy będzie podczas koncertu. Teraz zanim przejdziemy do rzeczy ciekawych, to troszkę teorii. Jeżeli chodzi o teorię, to w polskim prawie tak naprawdę kwestia wizerunku jest określona w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest to w zasadzie jeden artykuł,
81, który ni mniej, ni więcej jakby nie mówi nam, czym jest ten wizerunek, bo tutaj nam pomaga sąd i zdrowy rozsądek, to o czym sobie powiedzieliśmy wcześniej, natomiast mówi nam, co z tym wizerunkiem możemy robić. Jakby taką podstawą do myślenia o tym w ogóle, w jaki sposób i czy w ogóle możemy wykorzystywać czyjś wizerunek, to podstawowym podejściem jest to, że jest wymagana zgoda tej osoby, której wizerunek chcemy wykorzystać. I teraz wiedząc, że a priori zawsze musimy mieć tę zgodę, dalej ta ustawa polska mówi o tym, kiedy tej zgody nie musimy mieć. I teraz jakby tą podstawowym elementem, który sprawia, że nie potrzebujemy tej zgody, to jest odpłatność. To jest odpłatność związana z tym, że osoba, która w jakiś sposób nam zapozowała lub jej wizerunek został wykorzystany, otrzymała od nas wynagrodzenie. I to jest o tyle ciekawe, że to wcale nie musi być tak zawsze, tylko to jest takie domniemanie, że jeżeli się inaczej z taką osobą nie mówiliśmy, nie mamy jakiejś spisanej umowy na wykorzystanie jej wizerunku, ale po prostu ona wie, że jej wizerunek został wykorzystany w jakiś sposób i dostała od nas pieniądze, to możemy się bronić, że w pewnych granicach zdrowego rozsądku i granicach takich przewidzianych jakby zasadami współżycia społecznego, ona nie może nam później powiedzieć, że się już dłużej nie zgadza na to, żeby ten jej wizerunek został przez nas wykorzystywany. Jak przejdziemy sobie troszkę dalej, to widzimy, że ta sama ustawa w tym artykule w ustępie drugim daje nam jeszcze więcej wyjątków od sytuacji, w których nie musimy mieć tej zgody na rozpowszechnianie wizerunku. I tutaj wprost ustawodawca posłużył się takimi pojęciami, jak to, że ta osoba jest powszechnie znana, czyli na przykład politycy, piosenkarze. Dodatkowo to uszczegółowił w taki sposób, że dodał takie pojęcie jak pełnienie funkcji publicznej, w szczególności politycznych, ale również społeczne i zawodowe. I ta ostatnia grupa kategorii, ta zawodowa, jest szczególnie ważna, bo tutaj tak naprawdę wpadają nam te wszystkie osoby, które nie są politykami, które nie są osobami religijnymi, które nie są po prostu znane z tego powodu, że są znane, tylko w jakiś sposób zarabiają na życie poprzez to, że pokazują swoją twarz i w związku z tą swoją twarzą tworzą jakąś markę. I znowu, właśnie tutaj będziemy widzieli tych wszystkich piłkarzy, sportowców, piosenkarzy i tak dalej i tym podobne. To w tą grupę zawodową oni tutaj wpadną. Ostatni wyjątek to jest sytuacja, która ma tak naprawdę najmniejsze znaczenie z punktu widzenia branży game dev, ale warto o niej pamiętać, a mianowicie dotyczy sytuacji, w której robimy jakieś zdjęcie, kręcimy jakiś film i utrwalamy obraz jakiegoś większego zgrupowania. Na przykład robimy zdjęcie placu kolumnowego przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, bo chcemy zrobić bardzo ładne zdjęcie kolumny Zygmunta z zamkiem w tle i przypadkowo w kadrze znajduje się jakaś osoba, która nie wiedziała, że jej zdjęcie zostanie zrobione. To w takiej sytuacji ustawodawca pozwala nam na to, żebyśmy mimo wszystko mogli takie zdjęcie rozpowszechniać, akceptując poniekąd to, że ta ingerencja w prywatność takiej osoby została naruszona. Przy czym to oczywiście też nie jest bezwzględne, bo w takiej sytuacji nie możemy takiego zdjęcia wykorzystać w taki sposób, że robimy niby zdjęcie tego całego placu zamkowego, ale później jak zobaczymy, że na zdjęciu jest jakaś fajna postać, bo na przykład się potyka, to robimy duży zoom i wykorzystujemy tylko ten fragment. To już będzie nadużycie i czegoś takiego nie będziemy mogli robić. I to tyle, jeżeli chodzi o ten podstawowy zakres ustawowy w zakresie tego, co możemy robić z wizerunkiem. Mamy jeszcze jeden artykuł z kodeksu cywilnego. Obiecuję, to już jest koniec teorii, który mówi nam, że wizerunek jest jednocześnie dobrem osobistym człowieka. I to jest taki worek, do którego można wrzucić tak naprawdę wszystko to, co nie jest nigdzie indziej zdefiniowane. Czyli w sytuacji, w której wspomniany wcześniej artykuł 81 ustawy o prawie autorskim w jakiś sposób nam nie jest w stanie objąć tego sposobu wykorzystania wizerunku, to w sukurs idzie tutaj kodeks cywilny, który opiera się na takiej bardziej ogólnej podejściu do rozumienia do tego, jak w jaki sposób posługiwać się czyimś dobrem osobistym, czyjąś wolnością tego, żeby dana osoba mogła mieć prawo do zachowania czy do prywatności,
czy tajemnicy tego, w jakim miejscu się jakby przebywa i z kim spotyka i tak dalej. I wizerunek tutaj jak najbardziej się mieści. Artykuł 23 jest jeszcze o tyle istotny, że on tak naprawdę w wielu przypadkach jest tą podstawą do tego, żeby w przypadku, w którym wizerunek danej osoby został wykorzystany całkowicie bezprawnie albo w sposób, który miał na celu ośmieszenie danej osoby, to na podstawie tego artykułu 23 w połączeniu z innym, o którym później wspomnę, taka osoba może dochodzić swoich praw przed sądem. To tyle teorii, przechodzimy do praktyki. Teraz przykładów wizerunku jest nieograniczenie wiele. Każde zdjęcie w internecie, które przedstawia jakąś osobę fizyczną, to jest posłużenie się jej wizerunkiem. Tutaj wybrałem wizerunek Roberta Lewandowskiego, który sobie stoi po cywilnemu w marynarce i t-shircie i pozuje do jakiegoś zdjęcia. I tutaj mamy przykład, książkowy przykład tego, w jaki sposób wygląda wizerunek. Tutaj widzimy Roberta Lewandowskiego z typową dla niego fryzurą, który pozuje do zdjęcia. I to jest, żeby wykorzystać to zdjęcie na podstawie tego, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, potrzebujemy zgody Roberta Lewandowskiego. Tutaj nie ma znaczenia, że on jest osobą publiczną i nie ma znaczenia, że jest znanym piłkarzem. Jeżeli chcielibyśmy takie zdjęcie wykorzystać w grze, to powinniśmy otrzymać zgodę Roberta Lewandowskiego i podejrzewam, że taka zgoda mogłaby się wiązać z jakąś gratyfikacją finansową, co nie jest szczególnie dziwne. To jest taki podstawowy przykład. Mamy osobę fizyczną, jest jej wizerunek, musimy mieć zgodę. To jest proste. Natomiast to samo zdjęcie, które zostałoby zrobione Robertowi Lewandowskiemu i później użyte w gazecie, żeby napisać lub wspomnieć o Robercie Lewandowskim jako bohaterowi artykułu prasowego, tutaj ta zgoda mogłaby nie być potrzebna, bo jednak ta ingerencja w prywatność osoby trochę bardziej wpisuje się w te ramy dozwolonego użytku w zakresie korzystania z wizerunku niż w przypadku odtworzenia Roberta Lewandowskiego w grze komputerowej. Ale to są takie niuanse, które dopiero się jakby teraz kształtują w świadomości i prawnej, i takiej orzeczniczej, bo w momencie, w której powstawała ustawa na początku lat 90., no nikt wtedy za bardzo jeszcze nie przewidywał tego, jak ten wizerunek osób fizycznych może mieć znaczenie 30 lat później w świecie gier komputerowych. Nikt na początku lat 90. nie słyszał o mock-upie. To jest taki podstawowy przykład, ani o tak zaawansowanych renderach graficznych, jakie mamy teraz. Ale idźmy dalej. Tutaj mamy przykład wizerunku Johnny'ego Deppa, który jest na jakiejś gali rozdania nagród albo na jakiejś innej uroczystości, stoi sobie w smokingu i ma muchę. I to jest bardzo podobna sytuacja do tej, o której wspomniałem przed chwilą w zakresie Roberta Lewandowskiego. W obu przypadkach mamy raz sportowca, drugi raz aktora, który jest po cywilnemu i po prostu jest ładnie ubrany. Ktoś mu zrobił zdjęcie na dywanie. Natomiast po prawej stronie widzimy również Johnny'ego Deppa, ale już ucharakteryzowanego jako Jack Sparrow z Piratów z Karaibów. Tutaj zaczyna się robić ciekawie, dlatego że o ile z lewej strony mamy po prostu wizerunek Johnny'ego Deppa, to z prawej strony mamy dwa wizerunki. Z jednej strony to dalej jest wizerunek Johnny'ego Deppa, który jest ucharakteryzowany jako aktor z filmu, a z drugiej strony mamy wizerunek postaci fikcyjnej, jaką jest sam Jack Sparrow. I o tym, jaka jest różnica w podejściu do tego, jak się wykorzystuje wizerunek postaci fikcyjnej jako takiej, przejdziemy później. Ale pamiętajcie o tym, że to rozróżnienie jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku aktorów. Tutaj mamy jeszcze jeden przykład. Z jednej strony mamy mamy Michała Żebrowskiego, z drugiej strony mamy Henry'ego Cavilla. Pewnie spodziewacie się, jakie zdjęcie będzie kolejne. I oczywiście mam na myśli tutaj odtworzenie przez jednego i drugiego aktora postaci Wiedźmina. I tutaj widzimy, że tych sytuacji może być więcej. To nie zawsze jest tak, że to jeden aktor wciela się w jedną rolę. Tutaj widzimy, że mamy dwóch aktorów, z których każdy sam w sobie ma swój własny wizerunek osoby prywatnej, a jednocześnie wciela się w tę samą postać, która jest dodatkowo odtworzona z książki, i każdy z nich, pomimo tego, że ma te wspólne cechy jako aktor odtwarzający Geralta, to jednak są dostrzegalne pewne różnice. Teraz jakby nie dywagując na ten temat, który z aktorów był oczywiście lepszy, ja mam swojego faworyta, zapamiętajcie tylko, że w momencie, w którym dana osoba
przestaje tylko być osobą prywatną na potrzeby kreowania swojego wizerunku, ale wchodzi w rolę szczególnie aktora, to te warstwy wizerunku różnych postaci zaczynają nam się nakładać. Tutaj znowu mamy postać fikcyjną, która zostaje odtworzona, ale w sytuacji, w której mamy na przykład Jude Law, który zagrał rolę papieża, to możemy mieć sytuację, w której realny aktor, który ma swój wizerunek, jednocześnie odgrywa rolę postaci również rzeczywistej, która może być już osobą zmarłą, a może być osobą, która cały czas żyje. Tutaj będą nam się nakładały warstwy tego wizerunku, bo z jednej strony będziemy mieli w takiej sytuacji do czynienia z wykorzystaniem wizerunku Jude Law, który gra papieża. Będziemy jednocześnie mieć wykorzystanie wizerunku samego papieża. I kwestia wykorzystania tych zgód, uzyskania tych zgód, zaczyna się tutaj multiplikować. Może dojść do sytuacji, w której de facto będziemy potrzebowali kilku zgód po to, żeby wykorzystać jedną konkretną klatkę albo postać, która nam się zamarzy do wykorzystania w grze. A wykorzystanie wizerunku w praktyce należy sobie wpisać taką regułę 101. Jeżeli macie wątpliwości co do tego, czy potrzebujecie zgody na wykorzystanie czegoś w wizerunku, to załóżcie z góry, że takiej zgody potrzebujecie. Bardzo rzadko zdarza się w Genewie, że możecie wykorzystać czyjś wizerunek zupełnie bez zgody. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które żyją, jeżeli mamy do czynienia z postaciami z filmów, które zostały stworzone w ciągu ostatnich 50-60 lat, to zawsze załóżcie, że taka zgoda jest wymagana. To samo dotyczy książek, to samo dotyczy sytuacji, w której chcielibyście wykorzystać postać na przykład Harry'ego Pottera. To nie ma znaczenia, że wy w tej sytuacji stworzycie sobie postać, która nie będzie wyglądała jak Daniel Radcliffe, ale będzie dalej wyglądała jak Harry Potter. Również będziecie musieli uzyskać zgodę J.K. Rowling w tej sytuacji w zakresie wykorzystania postaci fikcyjnej. Także niestety, ale prawie zawsze jest ta zgoda i prawie zawsze ta zgoda jest odpłatna w tej sytuacji, bo czy to osoby fizyczne, które są aktorami, czy to podmioty, które dysponują prawami do wizerunku, wszyscy wiedzą, że w tym są duże pieniądze i każdy chce z tego mieć troszkę dla siebie. Także zawsze załóżcie, że jest odpłatność, bo jak później zobaczycie podczas prezentacji, brak uzyskania zgody albo wadliwość takiej zgody może prowadzić do dużych problemów. I teraz w jaki sposób możecie wykorzystać wizerunek w samej grze? Tych sposobów jest sporo. Ta lista, którą teraz widzicie, ona pewnie nie jest listą zamkniętą, ale jakby z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęstsza lista, która się pojawia. I przejdźmy teraz może po kolei. Oczywiście tą podstawową grupą postaci są postacie, którymi można grać w grze. Kolejną grupą są postacie NPC, które sobie w tej grze po prostu występują. Kolejna grupa sytuacji, w której możecie wykorzystać wizerunek, zaczyna się robić ciekawsza, bo jest związana z tym, co sami gracze mogą stworzyć w tej grze. I tutaj będą przykłady bardzo ciekawych sytuacji. Natomiast kolejne, to samo dotyczy modów. Natomiast wcielenie się w rolę postaci fikcyjnej lub odtworzenie rzeczywistej postaci, to już może być połączenie tych wszystkich innych elementów, tych rodzajów postaci wspomnianych przeze mnie przed chwilą, w celu odtworzenia rzeczywistej postaci w grze. I tutaj tak naprawdę możliwość tych sytuacji jest nieskończenie wielka. Takim przykładem, który ja lubię, bo bardzo mi się podoba grymas Sama Lake'a, który został, był tym protoplastą Maxa Payne'a. To jest taka przykładowa, taka sztandarowa poza aktora, którego wygląd posłużył do tego, żeby stworzyć bardzo znaną postać z gier. I to jest właśnie Max Payne. Tutaj Sam Lake był tym protoplastą, to na jego fizjonomii został oparty główny bohater. To jest w ogóle też typowe dla studia Remedy, które w swojej kolejnej grze Alan Wake zrobiło to samo. Tutaj został oczywiście zatrudniony aktor, którego nazwiska nigdy nie jestem w stanie zapamiętać i nigdy nie jestem w stanie wymówić. Z tego co wiem, jest Finnem i on posłużył jako protopasta do postaci samego Alana Wake'a. Widzicie tutaj, że te cechy fizyczne w obu przypadkach, czy to w przypadku Sama Lake'a, czy to w przypadku gry o Alanie Wake'u, te osoby są do siebie bardzo podobne. Im gra jest nowsza, im bardziej zaawansowany silnik graficzny, który jest wykorzystany w grze, tym te podobieństwa będą coraz bardziej uderzające. Tutaj przykład
postaci, która może nie jest nowa, ale z kolei gra jest nowa. Jakby ta fizjonomia postaci, która jest pokazana już w tym renderze graficznym w samej grze, jest uderzająco podobna, a wręcz spotkałem się z opiniami ludzi, którzy uważają, że Hitler przedstawiony w Wolfensteinie jest bardziej realistyczny niż ten na zdjęciu w Berchtesgaden z lat 40. To jest niezwykle ciekawe. Ale tego jest więcej. Tutaj mamy na przykład Stana Lee, który nie dość, że miał swoje cameo we wszystkich filmach Marvela, to miał jej również w grach. Tutaj zdaje się, że jest to screenshot z Amazing Spider-Man 2. Jakby jest to odtworzenie tej postury, tych cech szczególnych dla Sama Lake'a, nawet okularów, które nosił, jest tak uderzające, że nawet ktoś zadbał o to, żeby pomyśleć o tym, jakie on nosił koszulę i że nie zapinał tych koszul na ostatni guzik. A tutaj mamy przykład wykorzystania samej gry, samej możliwości edytora do tego, żeby stworzyć wizerunek postaci, a raczej go odtworzyć na potrzeby po prostu zabawy. I to jest o tyle ciekawe, że w przypadku Fallouta 4 Bethesda opracowała tak zaawansowany edytor postaci, że ktoś, kto zadał sobie trochę trudu, był w stanie odtworzyć, może nie idealnie, ale bardzo podobną postać Baracka Obamy. I to jest niezwykle ciekawe, bo o ile w poprzednich przykładach mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których twórcy gry z góry chcieli odtworzyć daną postać lub w przypadku Sama Lake'a chcieli wykorzystać jego twarz na potrzeby stworzenia Maxa Payne'a, w przypadku Alana Wake'a został zatrudniony aktor, który miał go po prostu zagrać, w przypadku Stana Lee twórcom zależało na tym, żeby legendarny twórca postaci marvelowskich znalazł się w grze jako cameo, to tutaj Bethesda nie przewidziała, a przynajmniej ja zakładam, że nikt nie przewidział sytuacji, w której z dziesiątków tysięcy możliwości, jakie daje edytor postaci w Falloutie 4, komuś uda się stworzyć postać Baracka Obamy. I teraz pojawia się tutaj bardzo wiele ciekawych pytań. Mianowicie, załóżmy, że Barack Obama nie jest taką osobą, która ma tak duże poczucie humoru, z jakiego jest znany, i zdenerwowałby się tym, że ktoś wykorzystał, że ktoś stworzył jego postać w Falloutie i biega po pustkowiach Ameryki i zabija gule i deathclawy, to mógłby się to potencjalnie zdenerwować i bardzo wynik takiego zdenerwowania, jeżeli to by trafiło do sądu, mógłby być ciekawy. Bo ciekawe, czy w takiej sytuacji sąd w Stanach Zjednoczonych, tam oczywiście jest prawo inne, to nie jest ta sama ustawa, którą mamy w Polsce, ale ja dlatego posłużyłem się odesłaniem do prawa polskiego, dlatego że te reguły, sposoby wykorzystania wizerunku w Polsce nie są tak bardzo oddalone od tego, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy right of publicity, oraz w innych krajach, szczególnie Unii Europejskiej. W mniejszym lub większym stopniu to wszystko zasadza się albo na tym, że zawsze musimy mieć zgodę, albo na tym, że musimy mieć zgodę, jeżeli chcemy wykorzystać wizerunek w celach komercyjnych. I tutaj na przykładzie tego Fallouta 4 i postaci Baracka Obamy jest to niezwykle ciekawe, bo z jednej strony ciężko założyć, że Bethesda chciała dać taką możliwość w celach komercyjnych, bo pewnie w ogóle nie przewidzieli, że da się stworzyć postać Baracka Obamy. Z drugiej strony ten gracz, który to zrobił, on nie zrobił tego w celach komercyjnych, tylko zrobił to for fun. A z trzeciej strony Barack Obama jako prezydent Stanów Zjednoczonych jest osobą publiczną i teoretycznie jego wizerunek może być rozpowszechniony. Pytanie tylko, czy granice tego rozpowszechnienia nie zostały przekroczone w momencie, w którym to rozpowszechnienie staje się odtworzeniem jego twarzy na potrzeby gry komputerowej. I teraz na końcu, czy Barack Obama jako osoba fizyczna, a nawet nie jako prezydent Stanów Zjednoczonych, mógłby się poczuć urażony, że ktoś odtworzył jego twarz w grze komputerowej? Także widzicie, że na podstawie takiego jednego renderu, pracy jednego człowieka, potencjalnie pojawiają nam się zupełnie cztery niezależne wątki prawne, które mogą prowadzić do różnych ewentualności, do różnych skutków. Ja nie podejmuję się stwierdzenia tego, jak by to mogło wyglądać, gdyby taka sprawa trafiła do sądu. Jest to niezwykle ciekawe. Tutaj mamy przykład z jednej strony rodzimy, z jednej strony nie rodzimy.
Ktoś zadał sobie trud, żeby stworzyć mod do Wiedźmina Trójki, żeby można było zamienić twarz Geralta na twarz Henry'ego Cavilla. I tutaj znowu, o tyle sytuacja jest prosta, że te mody do Wiedźmina się pojawiają, są akceptowane przez twórców, a z drugiej strony Henry Cavill jest tak wielkim miłośnikiem samego Wiedźmina i Geralta, że nie sądzę, żeby miał mieć z tym problem. Natomiast to, o czym wspomniałem wyżej, na przykładzie Baracka Obamy, te elementy warstwy prawnej tutaj również mają zastosowanie. W sytuacji, w której nikt nie robi sobie z takiej sytuacji problemu, to problemu nie ma, ale w momencie, w którym ktoś taki problem znajdzie i jakby uważa, że wykorzystanie jego twarzy, jego wizerunku zostaje przekroczone, no to może dojść do bardzo ciekawych sytuacji prawnych, do których za chwilkę dojdziemy. I teraz powiedzieliśmy sobie o takim ogólnym sposobie wykorzystania wizerunku, ale muszę wspomnieć o tym, że jest pewien sposób szczególnego wykorzystania, szczególnego rodzaju wizerunku. I mam tutaj na myśli wizerunek sportowca. Nie jest to typowe dla wszystkich krajów, jest to natomiast bardzo istotne z punktu widzenia prawa polskiego. Mianowicie członek kadry narodowej lub członek kadry olimpijskiej, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina, jeżeli występuje w stroju reprezentacji Polski, to taka osoba, taki zawodnik, taki sportowiec, to nie on decyduje o tym, w jaki sposób i czy jego wizerunek w tym stroju będzie wykorzystywany. Taka osoba, która dołącza do kadry narodowej lub staje się polskim olimpijczykiem, musi udzielić z mocy prawa tego zezwolenia do tego, żeby dana organizacja decydowała nawet nie tyle w jego imieniu, co w swoim imieniu o wykorzystaniu tego wizerunku. Jest to niezwykle ciekawe, bo to jest ustawa, która jest bardzo, bardzo szczególna i ta regulacja jest czymś, co stoi, jest zupełnie oderwane od całej konstrukcji prawnej, całego systemu prawnego, który odpowiada za wykorzystanie wizerunku w zakresie tego, o czym powiedziałem chwilę wcześniej. Wydawało się, że jakby jest to wszystko jasne, że musimy mieć zgodę, chyba że są te wyjątki, o których sobie wspomnieliśmy, chyba że ktoś jest elementem tła albo otrzymał za to wynagrodzenie lub pełni funkcje publiczne lub jest po prostu znany. A tu się okazuje, że nie. Tu się okazuje, że osoba, która sama w sobie jest, nawet nie musi być znana, bo może być to w teorii piłkarz, który jest znany tylko dla fanów danego sportu, ale jeżeli dołącza do kadry narodowej, to w tym momencie to PZPN będzie tym podmiotem, który będzie udzielał zgody na wykorzystanie takiej osoby w grze komputerowej między innymi. Jest to oczywiście rzecz, która jest znana od lat i jakby czy to dla Electronic Arts, czy dla innych deweloperów gier, którzy opierają między innymi swój model biznesowy na tym, żeby tworzyć gry sportowe i wiernie odzwierciedlać konkretnych piłkarzy z konkretnych krajów, ale dla studia deweloperskiego, które po prostu chciałoby użyć na przykład, znowu podobizny wizerunku Roberta Lewandowskiego w koszulce z orłem, bo tutaj nie idziemy do Roberta Lewandowskiego, tutaj idziemy do PZPN. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że Robert Lewandowski mógłby nie chcieć. To PZPN będzie tą stroną decyzyjną. Co ciekawe, pamiętajcie, tutaj mamy znowu podobiznę Roberta Lewandowskiego o stroju prywatnym. Nie ma znaczenia, że Robert Lewandowski może mieć tę samą fryzurę, może mieć ten sam wyraz twarzy. Wystarczy, że jest w stroju kadry narodowej, to nie on decyduje o wykorzystaniu swojego wizerunku w stroju kadry narodowej. To jest ciekawe, ale idziemy dalej. A co w sytuacji, w której mamy do czynienia z wykorzystaniem wizerunku Roberta Lewandowskiego w strojach klubu, który reprezentuje? W tej sytuacji nie pytamy Roberta Lewandowskiego, tylko idziemy bezpośrednio albo do Bayernu Monachium, albo do Bundesligi, albo do organizacji, która nazywa się FIFPro i która zrzesza niemieckich zawodowych piłkarzy i która albo wyłącznie dysponuje prawem do wizerunku, albo jest to Bundesliga, albo jest to zespół, albo jeżeli żadna z tych organizacji nie podpisała odpowiedniej umowy z Robertem Lewandowskim, będzie to wtedy Robert Lewandowski. Natomiast będzie to o tyle ciekawe, że w sytuacji, w której, a to się prawie nigdy nie zdarza, z małymi wyjątkami, które zobaczycie, zakładając, że żadna z tych organizacji oraz sam klub nie zawarłyby umowy z Robertem Lewandowskim, to mielibyśmy problem,
bo z jednej strony wykorzystanie wizerunku Roberta Lewandowskiego w stroju Bayernu Monachium byłoby jego decyzją i jego prawem, to z drugiej strony mielibyśmy jeszcze kolejny element wykorzystania znaków towarowych i samego kroju koszulki, które znowu są po stronie Bayernu Monachium oraz Bundesligi do pewnego stopnia, jak również mamy tutaj znak T-Mobile i Adidasa. To wszystko nam się składa na wielowarstwowe kwestie prawne, z którymi zawsze sobie trzeba jakoś poradzić w sytuacji, w której chcemy zrobić grę z wykorzystaniem sportowców, szczególnie sportowców w tej sytuacji. A jak to jest trudne, przekonał się o tym nie jeden deweloper w sytuacji, w której chce się zrobić grę, która wykorzystuje sportowców z całego świata, a tak naprawdę w każdym kraju to może wyglądać zupełnie inaczej. A co więcej, nawet w konkretnym kraju z perspektywy konkretnego piłkarza to może wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście tacy giganci jak Electronic Arts, oni mają cały sztab ludzi, który zajmuje się niczym, nie zajmuje się niczym innym, tylko przy okazji wydania każdej kolejnej FIFA, oni dbają o to, żeby prawa do wykorzystania wizerunku konkretnego piłkarza, i to zarówno jeżeli mamy edycję World Cupową, wykorzystaniu koszulki z logiem reprezentacji, czy w koszulce klubowej, i to zarówno w koszulce klubowej wyjazdowej, jak się gra u siebie, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. To są tysiące, to są dziesiątki tysięcy umów czasem, gdzie osoby wykonują benedyktyńską pracę, żeby się upewnić, że to wszystko jest dopięte na ostatni guzik. A dlaczego to jest takie istotne, to zobaczycie na przykładzie, który będzie niedługo. O, i tutaj mamy przykład właśnie screenu z FIFA 21, gdzie ten sam Robert Lewandowski, który jest na zdjęciu trochę wyżej, poniżej został już odtworzony w grze. Idziemy dalej. Wykorzystanie wizerunku piłkarza to jest też duże, to są duże pieniądze. Cristiano Ronaldo w 2013 roku portal Marca.com dotarł do informacji, w których Cristiano Ronaldo na podstawie umowy z Realem Madryt otrzymywał 60% zysków ze wszystkich obszarów, w których Real Madryt wykorzystywał jego wizerunek. I to jest ciekawe, bo mamy tutaj oczywiście wszystkie kontrakty marketingowe, gdzie pojawiał się Cristiano Ronaldo, czy to w jakiejś pozie z rozgrywek, czy z treningu, czy z szatni i tak dalej. Mamy tutaj oczywiście prawa, które zostały udzielone twórcom gier na zrobienie FIFA i tak dalej. Mamy wszystkie inne sytuacje, w których Cristiano Ronaldo pojawiał się w koszulce Realu Madryt. Tutaj podzielili się zyskami. I niewykluczone, że tutaj oczywiście tutaj te umowy są bardzo tajne i żadna ze stron o tym nie mówi. Natomiast można założyć śmiało, że w przypadku czy to Roberta Lewandowskiego, czy jakiegokolwiek innego znanego piłkarza, ta sytuacja będzie podobna. Ale idźmy dalej. Teraz dochodzimy do sytuacji, w której opowiemy sobie chwilę o tym, no dobrze, tak już wiemy, jak ten wizerunek można wykorzystywać, to co w sytuacji, w której ktoś to jednak zrobi z naruszeniem tych przepisów. I polska ustawa mówi, jest dość podobna również, jeżeli chodzi o zakres dozwolonych środków zapobiegawczych do ustaw z innych krajów. One się oczywiście różnią, ale ogólna zasada jest ta sama. Zapamiętajcie, że tym, co najbardziej grozi deweloperowi albo wydawcy, czy komukolwiek innemu, kto wykorzystuje wizerunek bez zgody, to jest przede wszystkim zaniechanie tego działania. I przez zaniechanie tego działania brzmi to nie mniej, nie więcej, jak to, że nie możemy tego dłużej robić. Czyli w sytuacji, w której zrobimy grę komputerową, gdzie główna postać to jest odtworzenie wizerunku osoby, co do której nie mamy prawa, żeby to zrobić, to nagle mamy zakaz. Nagle mamy zakaz, bo taka osoba może pójść do sądu, jeżeli poczuła się skrzywdzona. Sąd może wydać czy to wniosek zapobiegawczy, czy injunction relief, jeżeli to będą Stany Zjednoczone. I w tym momencie mamy zakaz wykorzystania tego od tego momentu. I co to znaczy? W praktyce to znaczy, że albo w jakiś sposób się dogadamy z tą osobą i wtedy ten zakaz zostanie zdjęty, albo musimy zmienić całą postać, którą wykorzystaliśmy. Musimy od nowa stworzyć rendery, musimy od nowa stworzyć postać, która nam zapełni tę grę, i będzie to wymagało od nas po pierwsze kolejnych kroków
prawnych, żeby wykorzystać, żeby uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku potencjalnie nowej osoby, ale jednocześnie czas i pieniądze, żeby to zrobić. Ale to nie koniec, bo mamy zaniechanie działania, ale mamy również usunięcie skutków. Czyli w sytuacji, w której dana osoba na przykład dowiedziała się o tym, że jej wizerunek został wykorzystany już po premierze gry i ta gra została sprzedana, załóżmy, 300 tysiącom odbiorców, to my musimy usunąć skutki, czyli na przykład tę grę wycofać ze sprzedaży. To może się wiązać z dodatkowymi problemami związanymi z tym, jak tą grę wycofać ze sprzedaży. Przecież ona już jest u klientów. Zwłaszcza teraz, gdzie dystrybucja cyfrowa wiedzie prym. Co w sytuacji, w której mamy dystrybucję pudełkową? Mamy podpisywane umowy z lokalnymi dystrybutorami. Mamy umowę z wydawcą, w którym przecież zobowiązaliśmy się do tego, oświadczyliśmy i zapewniliśmy, że mamy wszelkie prawa do tej gry, że nie będzie tam żadnych problemów prawnych z tą grą, a nagle się okazuje, że musi być sprzedane, musi być wstrzymana dystrybucja gry, wydawca do nas puka z pozwem. To są realne problemy. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest ta kwestia dotycząca zadośćuczynienia. I to jest, to brzmi strasznie, natomiast w praktyce to zadośćuczynienie jest wtedy realne, jeżeli faktycznie dana osoba doznała krzywdy. I ta krzywda nie jest już tak łatwo mierzalna. Ona będzie łatwiej mierzalna w sytuacji, w której wykorzystamy czyjś wizerunek po to, żeby sobie zrobić z niego tak zwaną bekę. Albo żeby postać, która jest normalnie poważna, przedstawić w bardzo złym świetle. Wtedy ta krzywda może mieć miejsce. Ale samo odtworzenie przykładowo postaci Cristiano Ronaldo w grze piłkarskiej, którą sami zrobimy, to samo w sobie wcale nie musi oznaczać krzywdy dla takiego piłkarza, ale może oznaczać coś innego. Może oznaczać poniesienie szkody majątkowej, o której mówi nam artykuł 24 kodeksu cywilnego, który odwołuje się do wspomnianego przeze mnie na samym początku artykułu 23, gdzie mówiliśmy o prawach osobistych. Tutaj, pomimo tego, że samo prawo autorskie jakby nie widzi tej sposobności na wypłatę odszkodowania, to prawo cywilne, to kodeks cywilny już to widzi. I teraz w sytuacji, a ta szkoda majątkowa, która mogłaby mieć na przykładzie wykorzystania tego wizerunku Cristiano Ronaldo, jest bardzo prosta. Szkodą majątkową jest to, że w normalnych okolicznościach sąd sprawdziłby, jak mogłaby się kształtować cena zgody ze strony Cristiano Ronaldo w takim celu, żebyście mogli wykorzystać jego wizerunek w grze. I jeżeli to się uda w jakiś sposób mierzalny ocenić, no to taka szkoda zostanie zasądzona, a jeżeli się nie uda wymierzyć, to co gorsza, to sędzia będzie się zastanawiał, ile to mogło wynieść i nawet może zasądzić więcej niż realnie taka zgoda byłaby warta. I to jest tyle teorii. A teraz w praktyce. Chyba najsłynniejszy w ostatnich czasach spór dotyczący wykorzystania wizerunku w grze komputerowej zaczął się po premierze GTA V, gdzie Lindsay Lohan stwierdziła, że Take-Two po prostu wzięło sobie jej zdjęcie, gdzie wracała z plaży i zrobili sobie z tego po pierwsze postać, która była w jednym z questów, która powiedzmy sobie dla wszystkich, którzy grali, no nie była najprzyjemniejszą osobą do lubienia, jak również pojawiała się na ekranie ładowania gry, kiedy się odpalało. No Lindsay Lohan, krótko mówiąc, poszła do sądu. I co zrobił sąd? Sąd się nad tym zastanawiał. Sąd sobie oceniał i zdjęcie, i samą grę, i patrzył sobie, jak dużo jest tej zawartości, tej postaci, która w ocenie Lindsay Lohan została zripowana. I sąd stwierdził, że samo odtworzenie w grze postaci, która przedstawia taką przeciętną blondynkę w bikini, która sobie trzyma telefon i wraca z plaży, to nie jest wykorzystanie wizerunku Lindsay Lohan. I to jest o tyle ciekawe, że Take-Two, bo jak się tak naprawdę nie popatrzy na twarz Lindsay Lohan na tym zdjęciu, ani na postać, tylko popatrzy się na całokształt tych dwóch obrazków, no to podobieństwo jest uderzające. Natomiast Take-Two zadali sobie trud, żeby twarz nie była podobna. I to wystarczyło, żeby sędzia uznał, że to odtworzenie tej postaci w grze to nie jest wykorzystanie wizerunku Lindsay Lohan. Pomimo tego, że wszyscy gracze, którzy grali w tą grę, doskonale wiedzieli, czyja to jest postać. To jest bardzo, bardzo ciekawy wyrok, który jest dość nowy, bo z 2018 roku i myślę, że będzie miał bardzo duże znaczenie w najbliższych latach, szczególnie w zakresie
wykorzystania gwiazd w Ameryce, wizerunku gwiazd w Ameryce. Warto o nim na pewno pamiętać. Kolejny przykład z Polski to jest wykorzystanie wizerunku Macieja Żurawskiego właśnie przez Telekomunikację Polską bez jego zgody, ale opierając się na przepisach wynikających z prawa sportowego. Jest to tyle ciekawe, że w momencie, w którym Maciej Żurawski poszedł do sądu, ta ustawa była jeszcze nowa. I z jednej strony, jak się ją czytało, no to to było dość oczywiste, że tak to powinno wyglądać, a z drugiej strony Maciej Żurawski uważał, że no ta jego zgoda jest w tej sytuacji niezbędna. I to, co jest bardzo istotne, to potwierdzenie przez Sąd Najwyższy, że piłkarz, który gra w stroju reprezentacji, nie ma prawa do udzielenia lub odmowy zgody na wykorzystanie jego wizerunku w takiej koszulce. Jest to wyrok, który jest bardzo istotny z punktu widzenia wykorzystania wizerunku sportowca. Nie jest może jakby bezpośrednio istotny z punktu widzenia studia deweloperskiego, ale warto o tym pamiętać dla wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać jakąkolwiek postać sportowca z jakiejkolwiek dyscypliny, która jest w stroju, czy to olimpijskim, czy w barwach narodowych. Nie musicie pytać tej osoby, idziecie do konkretnego związku. W tym przypadku to był PZPN. Kolejny przykład to jest FIFA World Cup 2002. I tutaj tragedia się stała dla Electronic Arts, bo okazało się, że Oliver Kahn nie udzielił zgody Federacji Piłkarskiej ani FIFA Pro, ani Bundeslidze na to, żeby jego wizerunek został wykorzystany w grze komputerowej. I oczywiście wygrał tą sprawę. Sąd zasądził obowiązek wycofania z rynku na tamten moment 180 tysięcy egzemplarzy gry, co w 2002 roku było nie lada wyzwaniem dla Electronic Arts. Natomiast największe problemy w tym wszystkim miała sama federacja, bo Electronic Arts zawarł umowę licencyjną z FIFA Pro, gdzie FIFA Pro powiedziało, że oni mają prawa do wykorzystania wizerunku Olivera Kahna. I ten drugi jakby element historii już nie jest tak bardzo medialny, bo FIFA Pro zapłaciło, jakby zgodziło się na ugodę z Electronic Arts, ale można się tylko spodziewać, jakby podejrzewać, że tak naprawdę wszystkie koszty procesu ze strony Electronic Arts oraz koszty wycofania gry ze sprzedaży oraz dość stosunkowo niedużej nawiązki na rzecz Olivera Kahna podniosła bezpośrednio Federacja Piłkarska z Niemiec. Natomiast sama gra musiała być wycofana ze sklepów, z całych Niemiec. To jest bardzo istotne. Teraz troszkę, bo czas nam goni, troszkę o ochronie postaci fikcyjnych. I tutaj, jeżeli chodzi o postacie fikcyjne, to zapominamy o tamtych przepisach, które widzieliśmy wyżej. Jeżeli chodzi o ochronę postaci fikcyjnych, to mamy do czynienia po prostu z prawem autorskim. I przykładamy do tego normalne ramy prawa autorskiego, te, które są wspólne dla wszystkich rodzajów utworu, czyli to, że musi być utwór oryginalny, musi mieć więź z utworem, nie może być plagiatem, musi być indywidualny i tak dalej. Natomiast w przypadku jeszcze konkretnie danej postaci, czy to w postaci fikcyjnej, którą chcemy wykorzystać w grze, czy gdziekolwiek indziej, to ta postać musi w jakiś sposób mieć na tyle ten indywidualny charakter, że da się ją wyodrębnić z całości. I tutaj ja celowo zacząłem od sądu polskiego, ale tak naprawdę sąd polski opierał się na wyrokach sądu amerykańskiego, które zobaczycie za chwilkę, że jakby sam utwór nie jest istotny, ta postać w danym utworze musi mieć takie cechy, żeby można było ją w taki sposób odtworzyć, pokazać, narysować, zrobić zdjęcie i tak dalej, że ona sama w sobie zapadnie jakby w świadomości odbiorców jako ten opis charakterystyczny lub ten wygląd, który jest kojarzony z konkretnie tą postacią, a z nikim innym. I tutaj takim doskonałym przykładem jest oczywiście Wiedźmin. Jest wspomniany Wiedźmin. Tutaj widzimy Wiedźmina, który jest Wiedźminem w wyobrażeniu CD Projektu, ale niezależnie od tego, jakby sobie, czy on by miał takie konkretne rysy twarzy, czy trochę inne, no nie pomylimy tej postaci z żadną inną. Nie zrobi tego osoba, która ma jakiekolwiek doświadczenia z prozą Andrzeja Sapkowskiego. I znowu, mamy te nakładające się wizerunki. Z jednej strony mamy wizerunki aktorów Henrygo Cavilla i Michała Żebrowskiego. Z drugiej strony mamy utwór stworzony przez CD Projekt Red, którym jest Wiedźmin Geralt,
a z trzeciej strony to wszystko pod wspólnym mianownikiem mamy fikcyjną postać Geralta, która została stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego. Jest postacią stworzoną na kartach jego książki. On nigdy nie został przez Andrzeja Sapkowskiego narysowany. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Jedźmy dalej. W USA mamy tak naprawdę dwa testy. One są oczywiście bardzo stare, to są lata 30. i 50. Tutaj sędziowie poszli w tę stronę, że z jednej strony postać musi móc być wyodrębniona, czyli właśnie to, co sobie powiedziałeś, musi być możliwe jej wyciągnięcie z tego całego utworu, po to, żeby zapewnić to, że ona jest na tyle oryginalna, jest na tyle dobrze opisana lub narysowana, że da się ją postawić w jakiejś innej scenerii. A drugi test, to jest ten delineation test, czyli ten test odrębnej ochrony. A drugi test, ten story being told test, polega na tym, że ta sama postać, która nawet jeżeli jest wyodrębniona, to ona sama w sobie musi trochę ciągnąć tę fabułę. Ona nie może być zwykłym pionkiem na szachownicy w tej grze narracji, jak posłużył się takim pojęciem sąd, tylko ona sama w sobie musi spełniać te cechy. I co ciekawe, ten story being told test to był przykład wyroku w sprawie Sokoła Maltańskiego, gdzie sąd uznał, że aktor, ta główna postać, ten aktor, który grał tego detektywa w Prochowcu, nie jest na tyle oryginalny, żeby można go było uznać za wyodrębniony charakter, tylko określił go jako pionka w grze narracji. Teraz kilka przykładów na szybko, żebyś... Dobrze. Dostałem właśnie informację z reżyserki, że mam zaraz przejść do pytań. To pokażę tylko nas dosłownie w 2 minuty na szybko, jak to wygląda. Bitwa Tarzanów. Film z lat 30. i z lat 80. Sąd uznał, że było naruszenie prawa do postaci Tarzana, która jest wyodrębniona. Tutaj mamy bitwę między komiksami. Superman wygrał z Wondermanem. Sąd stwierdził, że Wonderman naruszył cechy Supermana. Doprowadziło to do upadku Burns Publications i przejęcia Wondermana. Na fali tego wyroku National Comics Publications 10 lat później pozwali Fawcett Publications i wygrali, doprowadzając do upadku całego wydawnictwa, gdzie została przejęta postać Kapitana Marvela, która teraz jest nazywana Shazamem. Podsumowując, wykorzystanie wizerunku wymaga zawsze zgody, z małymi wyjątkami. Jeśli macie wątpliwości, konsultujcie. Wykorzystanie postaci fikcyjnych również wymaga zgody, a odpowiedzialność za to wszystko jest bardzo, bardzo poważna. Dziękuję wam i czekam na pytania. Dobrze, patrzę na pytania. Jadę od tyłu, od góry. A w przypadku easter egga, kiedy w formie cytatu pewnych referencji wykorzystujemy wizerunek danej postaci? Easter eggi są ciekawe. I tutaj jakby to wszystko sprowadza się do tego, jak ten easter egg zostanie stworzony. Jeżeli to będzie mały easter egg, który pojawia się jakoś tak naprawdę przez jeden wyrwany z kontekstu fragmencik, to można przyjąć, że... Tylko znowu, to zależy od tego, jaka to będzie postać, czy będzie to postać fikcyjna, czy będzie to postać, która łapie się w te widełki dozwolonego użytku, czy jako postać, która ma te znamiona osoby publicznej lub jest to piosenkarz i tak dalej. To nie jakby w przypadku easter eggów przyjmuje się jednak, że lepiej mieć zgodę. Lepiej mieć zgodę po to, żeby sobie nie narobić problemu, zwłaszcza w przypadku postaci fikcyjnych, o czym przekonał się nie jeden deweloper, próbując w ramach easter egga wcisnąć postać Harry'ego Pottera. Drugie pytanie. Prawa którego kraju musimy się trzymać? Siedziby producenta gry, wydawcy gry, może krajów, w którym gra będzie wydawana. Co do zasady, przyjmujemy, że trzymamy się, jeżeli chodzi o odpowiedzialność i o otrzymanie zgody, trzymamy się prawa kraju, z którego pochodzi dana postać. W przypadku Roberta Lewandowskiego Polska, w przypadku Supermana Stany Zjednoczone i tak dalej i tym podobne. Tam zgoda, gdzie jest dana osoba albo właściciel praw do osoby fikcyjnej. A co z osobami nieżyjącymi, na przykład żołnierz Armii Krajowej, którego zdjęcie mamy, ale nie znamy nawet imienia i nazwiska? Bardzo ciekawy przykład. Co do zasady, ochrona wizerunku wygasa wraz ze śmiercią danej osoby, natomiast prawo do wykorzystania wizerunku i dochodzenia odpowiedzialności trwa jeszcze przez 20 lat po. I w przypadku żołnierza Armii Krajowej, którego nazwiska nie znamy, no to pewnie nie jesteśmy w stanie jakby dotrzeć do jego potencjalnych spadkobierców, ale nawet gdybyśmy dotarli, no to minęło więcej niż 20 lat. Powiedziałbym, że
takiej sytuacji możemy wykorzystać postać takiego żołnierza, natomiast mimo wszystko starałbym się nie robić takiego, nie stworzyć takiego wykorzystania w formie prześmiewczej, czyli nie doprowadzić do sytuacji, w której jakby ta poza, to wyobrażenie o tej osobie, która jest raczej w formie poważnej zapewne przedstawione, doprowadziło do sytuacji, w której robimy sobie z takiej postaci jaja. Bo w takiej sytuacji, pomimo tego, że nie jest to oczywiste, jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności przez spadkobierców, którzy poczuli się urażeni. Są też małe wyjątki, jeżeli chodzi o postacie zmarłe. Takim przykładem jest na przykład Fryderyk Chopin, gdzie jest odrębna ustawa w prawie polskim o dziedzictwie Fryderyka Chopina, gdzie posługiwanie się wizerunkiem Fryderyka, na to trzeba uzyskać dodatkowo zgodę. I w tym zakresie takich postaci bardzo, bardzo znanych, które pochodzą z różnych krajów, warto tutaj sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakichś regulacji państwowych, które dodatkowo to regulują. Dobra, następne pytanie. Ile trzeba zmienić w postaci, by można było ją wykorzystać w grze? Patrząc na Oster 2, wydawać by się mogło, że sama zmiana imienia jest wystarczająca. Akurat nie znam tej gry, ale jeżeli chodzi o zmianę postaci, tak naprawdę to jest tricky, bo odpowiedź na to jest z jednej strony prosta, z drugiej strony kłopotliwa. Musicie zmienić tyle, żeby dana postać przestała wyglądać jak oryginalna, ale jak to zrobicie, to już wtedy to nie będzie wykorzystanie wizerunku danej osoby, bo nikt jej nie rozpozna. Więc tak długo, jak długo zrobicie zmiany w wizerunku postaci, i dalej widzicie, taki przeciętny odbiorca dalej dostrzega w tej postaci postać oryginalną, to jest cały czas wykorzystanie wizerunku, a dodatkowo to może naruszać jej dobra osobiste, jeżeli te zmiany idą w taką stronę, której ta osoba by sobie tego nie życzyła. To raczej nie jest droga. To jest odpowiedź z mojej strony. Co z wykorzystaniem wizerunku polityków w grze, której polityka jest głównym tematem? Czy jest tu coś na kształt prawa dotyczącego filmów dokumentalnych? Nie, nie ma takiego prawa, ale jest ta generalna zasada, że osoby pełniące zawód polityka, co do zasady, można ich wizerunek wykorzystywać. I teraz trochę to jest tricky, bo można zrobić sobie więcej z wykorzystaniem takiego wizerunku na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to prawo do satyry i parodii. U nas to jest troszeczkę ograniczone. Ja nie widziałem tej gry, ale rozmawiałem o niej jakiś czas temu i pamiętam, że przed wyborami zdaje się, że powstała gra z wykorzystaniem wizerunku Rafała Trzaskowskiego i chyba ona nie była zbyt pochlebna dla kandydata na prezydenta i w takiej sytuacji Rafał Trzaskowski pewnie mógłby dochodzić swoich praw. Dalej, kolejne pytanie. Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy nasza postać przypadkiem przypomina znaną osobę? Nawiązuje tu do afery z Eli Rastowas, niezadowoloną Ellen Page. No to jest sytuacja, w która zawsze może się zdarzyć, ale w sytuacji, w której jesteśmy w stanie, tylko to jest trudne, w której jesteśmy w stanie udowodnić, że postać, którą stworzyliśmy sami od podstaw, przypadkiem przypomina inną osobę, to nie jest nasza wina. Natomiast w przypadku takiej postaci jak Ellen Page wydaje się, że jednak można było troszkę przewidzieć sytuację, w której aktorka, która może nie jest jakby aktorką z pierwszej strony gazet, nie jest aktorką oscarową, no to jednak jest na tyle znana, że można było pomyśleć o tym, że sama Ellen Page może nie być zadowolona. Więc zawsze lepiej zrobić jakikolwiek research, żeby upewnić się, że przypadkiem nie wykorzystujemy twarzy lub w ogóle fizjonomii osoby, która jest po prostu dość znana. Kolejne pytanie. Jak wygląda sprawa z wykorzystaniem postaci fikcyjnej w projekcie niekomercyjnym? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia tutaj. Są takie same zasady. Czy wizerunek stworzony przez AI też jest chroniony na podstawie filmu i czy głos charakterystycznego aktora stworzony przez AI podlega regulacji? Kwestia sztucznej inteligencji to jest coś, o czym będziemy sobie my prawnicy łamać głowę przez najbliższe kilka lat. W tej chwili przyjmuje się, że AI samo w sobie nie jest w stanie stworzyć utworu, więc to, co zrobi AI, tak naprawdę trochę się wymyka ujęciu prawnemu. Z jednej strony nie można przypisać AI żadnej odpowiedzialności, no bo AI nie ma podmiotowości prawnej, tak jak człowiek, a z drugiej strony są podnoszone próby, które mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której ten, kto stworzył sztuczną inteligencję, ma odpowiadać za czyny tej sztucznej inteligencji. Ale to jest trochę głos przyszłości, pieśń przyszłości. W tej chwili powiedziałbym, że jeżeli AI stworzy wizerunek postaci, która jest chroniona na podstawie jakiegoś filmu, no to po prostu ja bym tego nie wykorzystywał, żeby nie musieć się później tłumaczyć.
I to chyba było ostatnie pytanie. Jeżeli nie ma innych, to chyba mamy jeszcze chwilę, żeby je zadać, jeżeli macie. Okej. To jeżeli nie macie innych pytań, to ja wszystkim serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że moja prezentacja była dla was choć trochę informatywna i ciekawa i polecam pozostałe prezentacje, bo na pewno będą fantastyczne. Dzięki wszystkim.